Pokażę ci wszystkie penisy w sklepie. Wszystkie. Oby tam nie było mężczyzn. Oby byli. Megan dawno się nie kochała z Johnem. Niech zrozumie, że chudnie. Powinna mieć udane życie seksualne. To też pomoże. Zabiorę ją do sex shopu, żeby znów poczuła się frywolnie. Powinnaś się cieszyć cielesnością. Życzę ci tego. Własnego, szczęśliwego zakończenia. Jedzie nie tylko Megan. Zaprosiłam też Ashley i Tinę, żeby się rozluźniła. Ludzie się będą na nas gapić. Jeśli ktoś nas będzie osądzał w sex shopie, to róbmy to samo. Skoro sami tam są, to czemu czepiają się nas? Nie chodzi o seks, tylko tusze. Ludzie będą się zastanawiali, jak to robię. Co? Jak chcą wiedzieć, to im pokażę. Każdy uprawia seks. Co wygląd ma do tego? Jedna noga, brak nóg, ślepy, hetero, homo. Wszyscy. Wiem, co czujesz. Zastanawiaj się, jak oni to robią. Jesteście głodne po seksie? Nie zawsze, czasem. To możliwe, bo ja tak. Wiadomo, że po seksie to nie kobieta prosi o kanapkę, tylko facet. To prawda. Ja palę papierosa. Jasne. Niech nie robi. Jak mnie prosi, to robię mu jedną kanapkę, a sobie pięć.